Czas na kolejną historię z Radakund, z książki Mahanidhi Swamiego pod tytułem Rozrywki Rady Kryszny nad Radakund. Rozrywka siódma, która jest zatytułowana Pandawowie ukazują krzywego Kryszny. Słowo Vrindavana oznacza grupę lasów. Pewnego razu, w pewnych dawnych czasach, cała okolica w Rajamandali, zwana Chaurasikos, była wypełniona milionami i setkami, tysiącami, milionami wspaniałych drzew, które dostarczały wspaniałych, egzotycznych, zapachowych kwiatów i wielu różnych owoców. I Vrindavana jest taką krainą cudów dla drzew i dla lasu. I dlatego właśnie tutaj Swayam Bhagavan Sri Krishna doświadczał największego możliwego szczęścia i przyjemności, radując się ze swoimi ukochanymi przyjaciółmi i towarzyszami z Vrajavasi, czyli mieszkańcami Vrindavany, mieszkańcami w rejonu Vraży. I tutaj w każdym znajduje się 12 głównych lasów. One nazywają się Dvadasha Vana. Dvadasha znaczy 12. Stąd mamy na przykład Dvadashi, które występuje po Ekadashi, czyli takim 11 dzień ponowi lub popełni. I 12 dzień jest Dvadasha, czyli 12. Czyli nazywa się to Dvadasha Vana. Jest 12 głównych lasów we Vrindavanie. Jeśli Krishna w tych wszystkich lasach Vrindavany, w tych 12 lasach Vrindavany, wykonuje swoje zabawy, gry, igraszki, je, odpoczywa, pasie krowy, tańczy, śpiewa i raduje się swoje serce. W tym czasie, kiedy rozrywki czy zabawy Prakrata Lila Rady i Kryszny były zamanifestowane w tym świecie, Radakunda była umiejscowiona w środku takiego głębokiego, dzikiego lasu, który i tysiące drzew otaczały ją z każdej strony. I te wszystkie drzewa we Vrindavanie są bardzo niezwykłe, ponieważ tutaj właśnie wykonują wszystkie radosne zabawy i igraszki Radha i Krishna, pomiędzy właśnie tymi drzewami i właśnie w tych lasach. Niestety w dzisiejszych czasach z wielu różnych przyczyn pozostało tylko kilka drzew we Vrindavanie i w Radhakundzie. Pomiędzy tymi wszystkimi drzewami, ptakami, zwierzętami, czy te wszystkie drzewa, ptaki i zwierzęta, które są zamieszkują Vrindavane, one nie są zwykłymi zwierzętami, ptakami czy roślinami. Ponieważ nawet jeżeli zwykła osoba widzi je jako po prostu zwykłe takie same drzewa, ptaki czy zwierzęta, jakie możemy spotkać gdziekolwiek indziej. Święte Pisma i święci, którzy urzeczywistnili Boga w swoim sercu, pokazują nam, że w przeszłości i również w dzisiejszych czasach wielu wyzwolonych, świętych i wzniosłych wielbicieli często przyjmowało formę ptaków, zwierząt albo drzew, aby brać udział w zabawach i igraszkach Rady Kryszny. Ta ukryta tożsamość tak z tych tak zwanych zwykłych ptaków jest ujawniona w Śrimad Bhagavatam w 10 pieśni, w 21 rozdziale, 14 wersecie, gdzie Vraja Gopi mówią, że ptaki we Vrindavanie nie są zwykłymi ptakami. One w rzeczywistości są wielkimi świętymi, którzy pojawili się w lesie Vrindavany na polecenie Kryszny, aby właśnie go ujrzeć. Brzmi to Vihaga Munaya Vane Asmin Krishna Ekshitam. Niektórzy aczariowie mówią, że doskonali gyani, tacy jak Sanaka i Sanat Kumara
I różni święci, którzy określani są terminem Atmarama, czyli zadowoleni sami w sobie, zadowoleni we własnej jaźni, tacy jak Kumarowie czy Nawajogendrzy, oni również przyjmują formę ptaków we wrędowanie, właśnie tylko po to, aby móc ujrzeć Krysznę i usłyszeć jego dźwięk, jego fletu. I zobaczyć go, jak wędruje po lasach i okolicach Wrindawany ze swoimi krowami pomiędzy od jednego lasu do drugiego. I także oni często są przepełnieni, tacy upojeni słodkim nektarem, który wydobywa się z fletu Gowindy. Około 500 lat temu żył pewien wielki święty wielbiciel w tradycji Gaudiya Vishnuizmu, Siddha Mahatma, który był samozrealizowaną wielką duszą, i on, jego imię brzmiało Sri Prabodhananda Sarasvati. I on żył we Vrindavan. Więc często on miał właśnie wizję zabaw i igraszek Rady i Kryszny w lasach Wradży. I także on miał ten dar, że widział prawdziwą tożsamość wszystkich stworzeń, ptaków i zwierząt i drzew we Vrindavanie. Śla Sarasvatipat opisał to wszystko w swojej, te wszystkie swoje duchowe, transcendentne wizje o Vrindavanie w takiej wspaniałej książce, która jest zatytułowana Vrindavana Mahima Amrita. To można przetłumaczyć jako wielki nektar chwał, wielki chwał Sri Vrindavan Dham. Myślę, że może pewnego dnia też poczytamy tą książkę. Niektóre fragmenty tej książki są tutaj, będą tutaj, zacytuję tutaj za chwilę, aby dać nam lepsze zrozumienie i docenienie takiego niezwykłej pozycji drzew we Vrindavanie. Śla Prabodhananda Sarasvatipat napisał w ten sposób. Stojąc pomiędzy drzewami, będąc świadkiem tego, jak Radhika mówi, wypowiada swoje słodkie słowa i jednocześnie trzyma niezwykłe owoce pomiędzy swoimi palcami. Te owoce pochodzą z gałęzi drzew, a Siama zauracza Radhę swoim czarującym wzrokiem. Wtedy Siama bierze te słodkie owoce, te, które upadły na ziemię, i Swamini zbiera je do koszyka. Ja składam swoje wiecznie składam swoje pokłony przed drzewami i winoroślami czy pnączami wrędawany i pomiędzy wszystkimi drzewami kalpa wryksza, czyli tymi drzewami, które spełniają wszystkie pragnienia. One w łaskawy sposób urzeczywistniają czy obdarzają mnie celem życia jedynie przez to, że możemy je ujrzeć raz, możemy je dotknąć, albo możemy słuchać o ich, albo pamiętać o ich istnieniu. Każdy powinien wielbić drzewa Vrindavany, ponieważ one są uosobionymi przyjaciółmi Rady i Madhawy i zawsze dostarczają im wielkiej przyjemności. Kiedy ci słodcy kochankowie Rada i Krishna Chandra przybywają do lasu, wtedy drzewa natychmiast wypuszczają wiele pąków, kwiatów, i te kwiaty kwitną i dostarczają wspaniałego zapachu dla przyjemności boskiej pary. Powinienem stać się jak drzewem we Vrindavanie, aby zadowalać Sri Radhe i Krysznę poprzez moje niezliczone owoce, wspaniałe pachnące kwiaty, miód i ptaki, które mieszkają oczywiście w gałęziach drzew. I ten ostatni cytat jest bardzo niezwykły, ponieważ on opisuje, wprowadza scenerię do pewnej niezwykłej igraszki, niezwykłej lilii, którą teraz opiszemy. 500 lat temu Śla Raghunath Das Goswami usiadł
Nieopodal tego małej kałuży wody, małego jeziorka wody zwanego Radakunda i wykonywał swoje nama japa, czyli intonował na koralach medytacyjnych święte imię i również praktykował lila smarane Rady Gowindy, boskiej pary Rady Gowindy, czyli lila smarana, czyli wykonywał medytację nad rozrywkami Rady i Gowindy. Po wykonaniu swojego bhajanu, swojej praktyki medytacyjnej, Das Goswami pomyślał, że mógłby odnowić, zrestaurować te dwie kundy tak, aby były większe i mogły być docenione przez innych wielbicieli i także to sprawiłoby tym wszystkim wielbicielom przyjemność. Zatem pomyślał, że mógłby je przebudować. Ale kiedy ta myśl pojawiła się w jego umyśle, to zaniepokoiło, zburzyło jego medytację, zburzyło jego bhajan. Ponieważ Radharani miała trochę inny plan. Właśnie w tym czasie pewien bogaty pielgrzym przybył z Badarika Ashramu w Himalajach. Przybył w to miejsce i powiedział w ten sposób: O Maharaju, ty jesteś Raghunath Das? Bhagavan Shri Badri Narayan wysłał mnie tutaj z takim informacją, z takim przesłaniem, czy poleceniem, aby naprawić, czy odrestaurować te kundy do jej oryginalnych form, które one posiadały wcześniej. I Shri Das Goswami był bardzo zadziwiony tym wydarzeniem, tym spotkaniem, widząc, dostrzegę jako aranżację Yogala Kishori, czy boskiej pary. Najpierw on odnowił Radakundę i wkrótce po tym Radakunda pojawiła się w takim niezwykłym, uroczej formie kwadratu. I taką możemy ją spotkać dzisiaj. I wtedy prace rozpoczęły się nad Syamakundą. Z tym założeniem, z taką ideą, aby ten kwadrat, który ta kunda będzie miała, będzie dopasowany do kształtów Radakundy. Aby to uzyskać, niektóre drzewa, aby uzyskać ten kształt, było konieczne ścięcie niektórych drzew, które rosły nad Syamakundą. I w tej nocy poprzedzającej ten plan, czy wykonanie tego planu, Shri Raghunath Das Goswami zobaczył pięć niezwykle potężnych, majestatycznych osób, które stanęły przed nim. I oni powiedzieli: My jesteśmy pięcioma pandawami. Staliśmy się drzewami tutaj, aby wielbić Radę i Krysznę. Zatem prosimy, nie ścinaj nas. Pozwól nam być nad tym brzegiem i pozostaw Syamakundę krzywą. Pozwól, żeby Syamakunda pozostała krzywa, czyli nie stała się kwadratem. Wtedy te drzewa zostały oddzielone i zachowane, zatem Syamakunda pozostała krzywa, nie wyprostowana, nieuregulowana. I dalej do dzisiaj posiada taki nieuregulowany kształt. Ten kształt jest porównany do kształtu, jaki przyjmuje Kryszna w tej swojej takiej pozie zgiętej w trzech miejscach, się nazywa Tribanga Sundara, czyli ta poza, w której Kryszna stoi, gra na flecie, jest zgięty w takiej pozie złamanej w trzech miejscach. I kształt Syamakundy właśnie przypomina ten kształt. W ten sposób Syamakunda pozostała na zawsze krzywa, zgięta w trzech miejscach i te drzewa dostarczyły wiele przyjemności i radości dla Shri Rady, zwiększając emocje i miłość, którą ona posiada. Tutaj werset taki mówi, werset, który tu jest zacytowany, mówi w ten sposób, że Tribhanga Sundhara Deha Murali Vadana Pitambara Vanamala Madana Mohana. To jest taka bardzo ładna, bardzo ciekawa poezja, ponieważ Tribanga Sundara Deha, Tribanga
Sundara Deha, czyli ciało zgięte w trzech miejscach: Murali, Vandana, Pitambara, Vanamala. Vanamala to jest las, czy taka girlanda z lasu, i Madana Mohana, czyli ten opis Kryszny jako tego, który urzeka Mohana i Madanę. I Kryszna stał w tej swojej wspaniałej formie, zgiętej w trzech miejscach, utrzymując swój flet blisko swoich ust. Był ubrany w zielony, w żółty strój i miał założoną girlandę z kwiatów. Kryszna nawet podbijał czy pokonywał Kupidyna, boga miłości. Takie jest znaczenie tego wersetu, i to jest zacytowane z Chaitanya Chaitamrity, trzeciej części, 14 rozdziału, 19 wersetu. I pisma opisują to. Te pisma mówią o tym, nie tylko mówią o słynnych Pandawach, ale także o wielu świętych, półbogach, królach i ludziach, którzy wiecznie rezydują we Wryndawanie w formie drzew, w tym celu, aby służyć Radzie i Krysznie w ten niezwykły sposób. I ta historia, ta igraszka, ta lila, ta zabawa uczy nas, że powinniśmy zawsze z uwagą oddawać szacunek, wielbić i chronić wszystkie niezwykłe, te specjalne drzewa we Vraj Dham. I w ten sposób kończy się ta historia o tytule, pod tytułem Pandawowie ukazują krzywego Krysznę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej rozrywki. Do następnego razu. Jai Jai Shri Radhe.